Rosjanie pokłócili się na froncie. Czterech żołnierzy nie żyje, kłótnia w obozie Rosjan. Czterech żołnierzy nie żyje, 10 rannych. Strzelanina w obozie Rosjan w pobliżu miejscowości Tokmak. Ukraińskie władze obwodu zaporowskiego przekazały na telegramie, że żołnierze pokłócili się. Czterech Rosjan zginęło, a 10 zostało rannych. Według doniesień ukraińskiego wywiadu, na tymczasowo okupowanych terytoriach wzrasta liczba zbrojnych starć pomiędzy żołnierzami najeźdźcy. Przyczyny tych incydentów są banalne, konflikty na tle etnicznym oraz na tle podziału dóbr zrabowanych ukraińskiej ludności. Uczestnicy tych sporów, znajdujący się pod wpływem alkoholu i narkotyków, próbują bronić swoich łupów, czytamy w komunikacie obwodowej administracji. Wojna w Ukrainie. Konflikty w rosyjskim wojsku. Doniesienia o konfliktach w rosyjskich wojskach pojawiają się od 24 lutego, czyli początku inwazji Kremla na sąsiedni kraj. W połowie kwietnia władze regionu zaporowskiego informowały, że czeczeńscy żołnierze rosyjskiej gwardii i narodowej, tak zwane kadyrowcy, brutalnie zabili trzech rosyjskich wojskowych, którzy odmówili udziału w walkach na Ukrainie, bo nie dostali obiecanego wynagrodzenia. Czeczeńscy żołnierze są wykorzystywani na Ukrainie m.in. w oddziałach zaporowych, czyli formacjach przeciwdziałających dezercjom z pola walki. Według licznych przekazów wojskowi z Kaukaskiej Republiki mają być postrzegani przez Rosjan i przedstawicieli innych narodowości walczących po stronie agresora jako lepiej wynagradzani i zajmujący uprzywilejowaną pozycję.